Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest Grand Theft Auto 5! I gramy sobie Michaelem, którego ładnie ubrałem. Będziemy spotkać się z... czekajcie, nie z Simeonem, bo Simeon to był ten od Franklinosa. I rozwaliłeś sobie stary murek. Samochód też sobie rozwaliłeś, więc weź, proszę. A czemu nie wyciągniesz mu te... z karabinem? Stary! No ale ja wiem, że Michael, że ty potrafisz i bez tego. No dobra, postaramy się nie rozwalić tego auta. O, pałkę policyjną sobie mogę kupić. Fajnie. Mogę mu pie... co? Nie, nic, nie chciałem powiedzieć. W każdym razie ubrałem naszego Michaelosa LD. Kurde, tych misji nagle się zespełniło. Chcemy poznać, chcemy poznać sobie Salomona. O, Salomon Richards, tak? Tak się nazywa? To jest reżyser, którego Michaelos kocha, uwielbia i sprzedał za to swoich przyjaciół serdecznych, Franklina i Trevora. Ach, cały Michael. A otworzycie mi to? Halo? Znaczy jak ja tu podjadę, to otworzycie? Dobra, jak nie potrafisz otworzyć, to już twoja sprawa, stary. Dobra, siemanko. Siemanko, witam w mojej kuchni. Jestem poważnym człowiekiem, ubrałem poważny garnitur i mam poważny karabin. Tak. Dzień dobry. Panie Solomonie, Solomon Richards. Ej! Come in. Myślałem, że na kantce też będzie w tej masce. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in, but the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion, two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael, Devin Weston, did he... Does he want you to bump me off? No, not at all. Ale przyszedłem jak cingiel. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right, so what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Dobra, nowy kontakt, Solomon. Okej. Okay. Pozwolisz, Solomon, że skorzystam, bo tutaj taki szybszy ten pan Richards nazywa się misja. Otworzysz mi? Ty, no wiecie co? To jest po prostu kpina. To ja tutaj jestem osobistym asystentem producenta. Rozumiem, że jednak jest producentem, nie reżyserem. A... yeah! Chciałem... Dobra. Może za szybki samochód sobie wziąłem. Oho, kot się obraził na mnie, bo siedział mi pod nogami, a ja przesunąłem... Hey, Solomon! Nogi. I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped. No, God no. Is that an option?
No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative way. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Boss? Widzę, że Michaelowi jednak podoba się bycie pod kimś, pomimo że nie chce robić dobrze. Nie wiem, dziwna sprawa, no ale dobra. Mam nadzieję, że nie łamie żadnych przepisów drogowych, ani nic takiego, bo nie chciałbym, żeby jeszcze policja mnie ścigała, prawda? Co ja tutaj jestem posłuszny z prawem. Wyhamuję, dobra. Że to tu? Okej. A, helikopterkiem. A, to ja chyba kojarzę tę misję. Tak mi się wydaje. Chodźcie, uciek, dobra. A ja się tam muszę jakoś dostać. Gentlemen, how you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here, just a minute. Gotta go grab something inside. Gianni, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Aha, dostać się na lotnisko w taki sposób, żeby Rocco się nie zorientował. No dobra. Weź sobie ten pistolecik, Michaelos. Jesteś cichy ninja. Nie jestem żadnym mafioziakiem. Nie, dobra, nie zabijamy koteczka. Aczkolwiek no, muszę przyznać, że jak Michael uzubrał garnitur, jeszcze te rękawiczki, no to... Nie! Ha! Dobra. Wiecie, ten gołąb mógł ich zaalarmować, nie? Wiecie jak jest. Dobra. Kolejny agent. Agent. Czekaj, tu czy tam? To jest pytanie. Nie wiem, spróbujmy tutaj. Widzę, że klimat za to się kręci. Dobrze. Stary, spokojnie. Dobra, czy ja tędy wejdę? Wejdę? Nie. Nie. Kurde, oni otworzyli sobie te drzwi, a ja nie mogę. Okej, dobra, ale widzę drabinę. Zajebiście. No niby mogłem to zrobić po cichu, nikogo nie zabijając. Ale to jest Grand Theft Auto! Po co ja tu się mam skradać i nie dbać o to, żeby nikogo nie zabić, skoro mogę. Dobra. Day trip's over, gentlemen. You're going back to set. Oh, who's this? Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Ojej! Dobra, jak się biło? Chyba tak. I coś ty... Michaelos! Ale to... Ale ty, Michaelos, to żeś to zrobił? Ale... Nie, no po prostu jestem mistrzem bójki. Hopie, coś jeszcze? Hehe, jebcie z buta. And I don't toss you off this roof. All right, yeah. Okay, sure, man, sure. All right. No. Let's get back to the lot. Teraz troszeczkę was przelecę. Znaczy, się przelecimy. Przepraszam, no to tak troszeczkę zajechało mi tutaj Trevorexem. Trevor najpierw by ich przeleciał, a potem by się z nimi przeleciał. Oj, tam zaraz, panowie, spokojnie. O co wam chodzi?
Ojeju! Ja po prostu nie umiem step. Nie ma żadnego odpisywania się z umowy, kolego. Jak się podpisałeś pod czymś, to trzeba umów należy dotrzymać, kolego. Pacta sunt servanda. No. Sorry bardzo. Eww. Czekaj, czekaj, zaraz zobaczysz, jak się rozpierdzielimy. A może o tym wieżowiec? Chłopie, patrz, ostatnio był jakaś data we wrześniu. Ale dobra, może nie będę kontynuował tego. No bo to może być troszeczkę, wiecie, jak tam. Plac budowy, ojojoj, ale by było przykro. Ojojoj. Nie ma żadnych działek. Dobra, obciągaj. No. Tak żebyś nie zmienił zdania, to dalej będę sobie latał jak wariat. Dobra, tak śmianie, śmianie, ale jeszcze trzeba tym... No, rozumiemy się, kolego? To cieszę się bardzo. Kurde, ty, tak ładnie mi się udało zaparkować ten samolot? Nie wierzę w to. To jest niebywałe. What a wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliché-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love ya. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael. What can I say? You're a natural. I love you. Well, you're too kind. No, no, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Ale się chłop cieszy, no i super, że się cieszy. Ej, przepraszam, pan na mikrofon, muszę w końcu kupić ten no, ten taki na kiju statyw. Oj, długi, długi czas mi się siadł, że mucha nie siada, bez kija nie podchodź. A co, że kijem miałem go napierdzielać? No dobra, ale widzę, że co, to nie ma już misji dla Michaelosa? Mogę sobie sam ten szlaban podnosić? Nie mogę. Dobra, hopie, 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 bo cię zakopię. Coś ty... Jep. No dobra, to zmieniamy się na Franklinosa w takim układzie. Skoro nie mamy tutaj żadnych misji. I co? Chyba lesterka sobie zrobimy na później, może po jakimś napadzie, jak jeszcze nam trochę kaski spadnie. Żeby było czym obracać, nie? No bo fakt faktem, chłopaki teraz już mają te 2 miliony. Znaczy no, Franklinos ma 7. Ale nasz przyjaciel, kochany Trevor, nowy pistolet wyborowy, jest to jednostrzałową bronią o dużym kalibrze w sprzedaży. Stary, jednostrzałową bronią o dużym kalibrze to Franklin chowa w spodniach, więc niepotrzebne mu jakieś tam... Czekaj, ej, bo chyba miałem coś w garażu, nie? Fajnego. No, to co, czarny czy biały? A! Chodziło mi o kolor auta. Jezus Maria! Ty, jakie dzisiaj złe żarty są po prostu, no! Dobrze. A co to jest? Beverly, okej. A tam jeszcze... Okej, tu jest jakiś pytajniczek. Tu jest Trevor Ksowy. Dobrze, jest Lesteros.
Tak, zabójstwo. No to mówię, to sobie zrobimy później, Devina sobie zrobimy później. Dobra, co zróbmy Beverly'ego, skoro jest bliziutko, to why not? No tak to jest właśnie z tymi białymi. Zwykle jest tak, że ciężko ich zamknąć. No i co? I potem mają jakieś problemy, że coś im odpadło, no. No tak to się zdarza. Czy ja na tej specce... Tak, na tej specce jestem w stanie zrobić kąt jakiś 180 stopni. What? Nie, 360 stopni prawie. Nie, czekaj, ilu stopni? Dobra, nieważne, dużo stopni to by było na polu, ale dzisiaj akurat jest tylko 22. Kiedy to nagrywam, bo u was to nie wiem w sumie co jest. Chyba już przyszły tydzień. Chyba czwartek u was jest, jak mi się wydaje, albo środa. A ja to nagrywam w zasadzie w czwartek, 19 września. Trochę mnie zalało, ale żyję. Akurat to nic się nie stało. Troszkę się martwiłem, no bo ja we Wrocławiu teraz mieszkam. Ale gdzie ty chłopie siedzisz? Czy ty siedzisz w koszu? Czy tutaj? Nie, ty siedzisz w koszu. Karma is a chameleon. To brzmi jakby to ten Beverly napisał. Dobra, stary, tak na wszelki wypadek. Chyba go zabiłem. O jejku. Dobra, tej, zmieńmy się i cofnijmy się na Michaelosa. Gdzie ty, Michael, jesteś? A, w tym samym miejscu. To ciekawe. No dobra, jak teraz się zmienię na Franklina, to czy coś się zmieni? Gdzie ty, Franklin, jedziesz? O, no i cyk. Elegancko. Gaia! Motherfucker, would you stop doing this shit? Oh, it's you. Hey, how's it going, homie? Yeah, hey, you seem incredible lately. Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wasn't he in the men's room? Nah. Oh shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ah, crap, that hurt. Man, you're not gonna believe this. They wanna do a reality series about me. Coś mu ten Franklinowi tak widzicie? Tkanina tak się buja. Yeah, except you know what I'm doing, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, this if you get a chance, right? I mean, there's no rush. Okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are. Right? Yeah, well, whatever, man. All right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. Ah! Oof! Ah! I'm good! I'm good! Za szybko! Ja, ale czego się wystraszył? Przepraszam, ale nie lubię tego kolesia. I'm good! I'm good! I'm okay! Wow, everything's good! Ale mnóstwo tutaj jest takich questów. Takich typowo dziwnych. W sensie tu jakieś zbieraj jakieś śmieci dla śmieciarzy, tu zbieraj kurcze fotki z jakimś typem. Nie wiem, nie chciałoby mi się tego robić, szczerze mówiąc. Jakoś tak nie widzę w tym żadnego fanu, szczerze mówiąc. Takie, nie wiem, dodali jakieś takie gówno znajdźki akurat w tej kwestii. W sumie w Red Deadzie też są różne takie rzeczy, ale znaczy w Red Deadzie w sumie też tego nie robiłem na playce, bo mi się nie chciało, aczkolwiek no już prędzej na polowaniach na przykład to chyba z 60 godzin łącznie, a czekaj, Lestera to nie chcę, lecimy do Devina. Devin, zdążymy? Nie wiem czy zdążymy, spróbujemy. A ty, wiem co chcemy zrobić. A co to jest? No dobra, to jedź tam najpierw. Nie wiem czy to nie jest samochód, ale czyj to miał być samochód? Może to Trevorexa, bo nasz stoi pod domem. Michael swój stracił. I właśnie a propos samochodów, to chciałem odpisować samochód. Tylko, że... A, nie mam swojego samochodu.
Właśnie, ale moglibyśmy... Aha! No to nie wiem, o co chodzi. Dobra. To jedź do Los Santos Customs. 600 metrów. Może być i ten samochód odpicowany. Chcę zobaczyć, bo chyba tego nie robiłem specjalnie w GTA w piątce. W San Andreas to uwielbiałem się bawić tymi samochodami. Ale zobaczymy właśnie, jak są w ogóle opcje możliwości, nie? To później sobie, bo kurczę, no coś mi się wydaje, że ta misja jest dosyć długa. Ale ja nie chcę zaś robić takich przedłużonych odcinków. I baczę masakro sportowe. No to fajnie, fajnie. Napraw pancerz. Okej. A czy coś to zmienia wizualnie? Nie. Hamulce. Okej, coś to zmienia, to sobie zmieńmy. Zderzaki. Weź zrób takie, tylne. Zrób takie. Rama. Go! Zrobimy sobie taki. O, no pewnie. USS. To będzie jak z USR-u. Znaczy z USR-u. No jak widzę, że niebieski, no to pewnie. Nadkola. Co tu jest? A, że tamto. Ale jak to będzie wyglądać? Nie chcę? Maska. Nie, to okropnie wygląda. Nie. Ale to już spoko. Dobra, no nie będę klaksonów wybierał. Pętla. A tu są trzy. Treborowi to będziemy musieli zrobić. Światła, reflektorki. Go, ksenony. Przód, tył i boki, wiadomo. Kolor neonów. Daj taki. Tablica. Żółty na czerni. A kierowanie, o właśnie. Chociaż czekaj. Perłowy. Lakier ekipy? A co ma do tego freeze? Nie no, w sumie to może być biały, tak jak był. Progi. Czy coś to zmienia w osiągach? Niespecjalnie. Możemy sobie takie dołożyć. Spoiler. Nie, to strasznie wygląda. Ale już taki spoilerek, spoko. I to nie ma wpływu na osiągi? A widać to chociaż tą skrzynię? W sensie, to wiecie, ja patrzę po gałce, no ale jak nie zmieniają się osiągi, to tak szczerze mówiąc. Dobra, daj rajdową. Turbo. To pewnie, że dawaj trening turbo, koła. Dawaj sportowe. Nie wiem, jakieś takie. Pamiętam w GTA tym, San Andreas były takie felgi, które były w kształcie dolara chyba, nie? Dobra, weź takie. Tylko weź je. O, dawaj czerń albo ognista czerń. O Jezus Maria. Nie. Daj czerń. Koła. Dym spod... O, no proste, że chcemy dym spod opon. Kuloodporne, jak najbardziej. Projekty opon. Nie, mogą być bez napisów. Dym. Biały dym. To nie będziemy wybierać papieża. Czarny dym. Niebieski dym. Oranżowy. Daj mi niebieski dym. Będzie się komponował z tymi, z LEDami. Pierwsza osoba.
Oko? Ale brzydko to wygląda. Ja pierdzielę. Jak fotel tutaj ten, a to normalnie wygląda jak obraz, kurde, wklejony. Jakie brzydkie. Matko bosko, tutaj to samo. Dobra. Szyby. Szyby w dół w Mercedesach. Dawaj limuzynowe, nie będzie nam tutaj nikt patrzył, jak będziemy się zabawiać z laseczkami. Ty, ale... Dobra, to kupmy sobie pancerz za to. I... co? Wszystko? Tak, chcę opuścić Los Santos Customs. Przejedźmy się tą furką. Szkoda, że nie można jej na przykład dopisać jakoś. Do nas. Ziomuś, dostałem cynku o jakimś celebryckim spędzie. Jest okazja trzasnąć kilka złotych fotek. Zboczyłam miejscówki, zadzwoń, to będziesz na miejscu. Na mapie oznaczono obszary, w których... Minus 25 tysięcy? A za co? Aha, to chyba z tego. Dobra, ale to teraz tak. Mamy, kurczę, towar od tego typu uncia. Fotki od Beverly'ego. No nie wiem, to nie są jakieś takie turbo rzeczy, którymi chciałbym się zająć. Omnation ze strzelnicą. A co to jest za hatata tutaj? Co to jest? Drogie to jest? Co to jest? Nieruchomość Downtown Cup. Ty, to weźmy sobie przy okazji. Zrobimy takie... O, tak! Nie! Szkoda właśnie, że nie możesz sobie wziąć takiego samochodu i na przykład przypisać go do siebie, nie? Bo to jest bez sensu, moim zdaniem. Po co mi takie customizacja, skoro... Ja na przykład, nie wiem, będę się ścigał z policją czy coś i stracę ten samochód, nie? A włożyłem w niego na przykład 100 tysięcy. No to jest głupie i chyba jeszcze... No jedynie Saints Row 4 mi się wydaje rozwiązał to, tylko troszeczkę bez sensu, bo i tak mieć tam super moce i nie było ci to potrzebne. No dobra, kupmy sobie to, zatrudnimy przy okazji Romana Belicia. Cześć, dzień dobry. Tygodniowy dochód 2000. Jeśli E. San Andreas, usług transportowych, spoko. Ale 2000 to tydzień. To tygodniowy dochód wynosi 2000, do tej pory możesz bezpłatnie korzystać z usług taksówek. Okej, okay. To jest jakiś plus, aczkolwiek no tak, pomóc w swoich interesach. No 2000? W sensie, ja wydałem 200, czyli potrzebuję 100 tygodni, żeby mi się to zwróciło. Czy ja w jakiś sposób jestem w stanie tu wejść, jakoś to zmodernizować, czy cokolwiek? Chyba nie. No to trochę nie widzę. Okej? Okay. Oh, hello. This is Raul from the cab company. They said you bought the business, so I wanted to introduce myself. Alright, cool. Shit. Good to meet you. It's a solid business. We do well. Some of our regulars can be a little fussy, but what do you expect? In LS, right? I'll give you a call if anything comes up, okay? Alright, sounds good. Okej, okay, no dobra. No to nie wiem, przejedźmy się jeszcze tutaj, zobaczmy co to jest. Kurczę, fabularnie i... Okej, okay, Beverly. Check this shit out! You know Princess Georgina, that snooty English royal? She, not really. She don't kick it in Chamberlain Hills much. Well, word has it she likes to blaze one for queen and country, if you know what I mean. There's a deal going down right now. I need you to meet my contact outside Chico's hypermarket. And try not to blow his cover, okay? Alright, man, this one I got. I'll hit you when it's done. No nie wiem. Spotkałem się z człowiekiem Beverly'ego. Co to za ziomuś? You Beverly's boy? Shit, I guess I am, huh? They're around back. Heavy security. I'd take a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good. Zdjęcie księżniczki. No dobra, a jakbym się zaczaił tutaj? Teraz się nie mogę przesunąć. Fajnie. Co? Ale no... Co to zmienia, że ochrona... No dobra, znaczy muszę... wejść na dach. Ja pierdzielę. Dobra, no to wejdziemy na dach. Jak mi ktoś ukradnie mój samochód... No... Ty, no nie schodź!
whatever you want. Marvelous. I'll take it all. Okay. I am on holiday. I mean, apart from a few photo shoots with orphans and cripples, but like, I could do that in a coma. They really are the same the whole world round, you know? Okay, give me a second, eh? So like, back in England, my help would like totally do this for me, but they're like super scared of being arrested and totally banged by scary dudes in US jail, yeah? So like, so ghastly. It's just, it's such a total drag. I mean, the UK taxpayer gives them money to protect me and be my son. Myślałem, że chociaż się zastanawiałem, czy wystarczy mu takie zdjęcie, czy na przykład będę musiał czekać, aż oni sobie zapłacą, czy coś takiego, ale to, nie wiem, chyba nie będziemy robić takich rzeczy, bo no nie wiem, nie podoba mi się. Ogólnie, no tak jak chciałem właśnie powiedzieć, że fabularnie i sam gameplay, typu strzelanie, rozbijanie się, te zdolności i tak dalej w GTA są, piątce są zajebiste, ale no poza tym, to kurczę, te aktywności to tak jakoś niespecjalnie mi się podobają. Dobra, Beverly dzwoni. Prowadzenie na 100%, zajebiście. This is bigger than climate change. Imagine the headlines. All those highness puns. I am gonna be rich. Don't you mean we? Oh, yeah. Mi casa, tu casa, you know. I'll catch you later. I need to get this to print. Aha. Ukończono. Paparazzi i wysokości. Cicha cipka, królewskie przegięcie. Aha, no spoko. No dobra, to ja sobie będę leciał do kryjówki. Widzę, że tutaj jest jeszcze coś do zrobienia. No ale na dzisiaj to już będzie tyle. A gdzieś ty znikła? Aha, no też mi wdzięczność ludzka. Mogę ci załatwić bilety na Crokersów. A ja chciałem, żebyś mi... co? Chciała pokazać? Nie. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz i idę sobie umyć samochód, a wy byliście wy. A to było GTA 5. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa pa!